wieku podłoża wszystkich zachowań socjalnych i zachowań społecznych jest prosta sprawa. Mama i jej dziecko. Przecież jest to najprostszy układ, gdzie dwa osobniki muszą zrezygnować ze swojego egoizmu na rzecz interesów istoty drugiej. Zwierzyna leśna nauczyła się, że to jest jej teren. I myśmy mieszkali właściwie wśród zwierząt. I rozeszło się po wsi, że tam na dziedzińcu mieszkają ludzie, którzy biorą do domu takie różne nieudane dzikie zwierzątka, chore, młode, jakieś poszkodowane i zaczęli nam znosić. Wspomnienia Simony żywej to tak bardzo to nie ma. Wreszcie powinniśmy przyjąć wiadomości, że ziemia nie jest naszą własnością. My jesteśmy współlokatorami na ziemi i możemy ograniczyć swoje apetyty i pozwolić tym innym istotom żyć.